Szanowni Państwo, znajdujemy się teraz przed trzecim bunkrem, który dzisiaj eksplorujemy dla Państwa. Bunkier, przed którym się znajdujemy, ma numer boczny 2. Prawdopodobnie jest to bunkier OPL, czyli obrony przeciwlotniczej. Maciek, więc lecimy eksplorować dalej. Zapraszamy Państwa i lecimy. Jak to mówią, Coco Jumbo i do przodu. To jest. Tutaj na razie nie ma co widzieć. Maciek już wyrwane drzwi. Nad jakąś tam dziurą. Z jakimś tam. Jaką dziurą? A. Mało kto chciałby do tego wpaść. Ale to na pewno nie jest dziura o głębokości 5 metrów, przed którą ostrzegałeś tydzień temu, jak żeśmy eksplorowali drugi bunkier, co wtedy żeśmy robili. I mamy, co bardzo ciekawe, parkiet. Elementy parkietu jeszcze. Farbą. Mamy jeszcze, teraz będziemy stąpać dumnie po zachowanym, oryginalnym parkiecie, który nie został jeszcze zerwany. Ba, nie został spalony. I nie został spalony. To jest ciekawe. A tu jeszcze mamy jakieś elementy papieru. Ciekawe czy... Chusteczki. Ja. Czyli raczej nie ma tu za bardzo. Czyli w tym pomieszczeniu nic nie znajdziemy. Oprócz spalonego komina wentylacyjnego, wyrwanych kabli ze ścian, innymi słowy klasyka gatunku. Teraz, szanowni Państwo, uwaga. Bo tutaj jesteśmy. Niestety wszystkie bunkry mają tak poniszczone podłogi, że trzeba trochę się pogimnastykować, żeby łazić. Maciek tutaj chodzi sobie z samego podłoża, a ja chodzę sobie z góry. Żeby się tak uzupełniać. I bum. Pierwsze, kolejne pomieszczenie. Drugie już będzie, a nie pierwsze. Kolejne pomieszczenie. Też wiadomo w jakim stanie. Z wyrwaną, przepiękną dziurą. Nawet tutaj trzema dziurami, jedną tą największą, tutaj taką mniejszą i tutaj nieco większą, obok tej największej dziury. Chociaż... Tak. O czym to może świadczyć? Być może był to jakiś rodzaj okienka wartowniczego. Może to był element wartowni, może to pomieszczenie mogło być samo wartownią, więc tym bardziej, że tam widzimy po jaśniejszym świetle, stamtąd weszliśmy. Więc w tym wypadku mogłoby to być ewentualnie, mogłoby to świadczyć o tym, że jesteśmy teraz w potencjalnym pomieszczeniu mogącym pełnić funkcję wartowni. Szanowni Państwo, uwaga. Szanowni Państwo, kolejne tutaj... Kolejne dziury w podłodze, tutaj szczególnie po naszej prawej stronie. Teraz kolejne pomieszczenie. Wyglądające, pożar się Boże. Wszystko powyrywane. W tym resztki parkietu. No, czyli szabrownicy coś tutaj klasycznie, próbowali coś poszukać. Szukali, spalili. Ale tutaj widzimy jakieś elementy jeszcze zachowanego oryginalnego parkietu nawet. No tak. To jest coś akurat ciekawego i mogącego zastanawiać potencjalnych przyszłych eksploratorów. Dokładnie. Myślę, że tym razem bez parkietowe. No, tym razem tutaj... Ale nie, tutaj w tej części, w której ja jestem już... Nie ma. Nawet parkietu rozwalanego. Tu gdzie ty jesteś, tu jeszcze są zachowane elementy nawet zachowanego tego oryginalnego parkietu. No proszę. Prawdopodobnie resztka po szabrownikach, czyli tarcza sikierska. Tutaj nawet dalej... O, masz puszkę po piwie. Puszka po piwie nie oznacza... Lech. A nie. To nie puszka po... Butelka po piwie. Przepraszam, właśnie butelka po piwie. Oczywiście gwoli sprostowania. Nie oznacza, że byli to szabrownicy. Równie dobrze mogli to być miejscowi koneserzy lokalnych miejsc, którzy przy okazji postanowili sobie pokonsumować procenty. A teraz kierujemy się do kolejnego pomieszczenia, które jest naprzeciwko. Oczywiście klasyczny widok zniszczeń, bo przecież szabrownicy muszą mieć pieniądze. Muszą mieć resztki mocowań do kabla. Wybita dziura. Nie wiedzieć. Ale zauważ, że też tutaj są elementy zachowane parkietu oryginalnego. No.
Tutaj szczególnie można zauważyć resztki na krańcach tutaj, właśnie po bokach. Czyli to, gdzie po prostu nie zdołano wyrwać. Tak, teraz jesteśmy. Mikropomieszczenie, puste, zniszczone. Klasyk. Klasyka gatunku. Klasyka gatunku, czyli tutaj dziura jakieś, tutaj jakieś elementy. Oczywiście próbowali wyrwać siatkę. Elektryki zbrojeniowej. I środki zbrojeniowej. O, ale tu na przykład została resztka oryginalnej elektroniki. Tak. Wprawdzie nie trzymająca... Nie trzymająca się za bardzo ściany, ale... Ale zachowana, to jest najważniejsze. I tutaj też można zobaczyć jakieś elementy... Tutaj wprawdzie nie, ale też no. Może z zachowanego parkietu. Więc może jeszcze będzie takie pomieszczenie. Być może będzie, ale jak na razie to widzimy tutaj z naszej tutaj strony. Wszystko przeeksplorowaliśmy, więc teraz... Lecimy dalej. Turn left. Teraz trzeba uważać, szanowni państwo. Pomieszczenia, których pierwotnie to było prawdopodobnie magazyny. Prawdopodobnie to mogło być... Albo elektronika. Prawdopodobnie to mogło być pomieszczenie magazynowe albo elektroniczne. Więc w tym wypadku nic nowego. Teraz mamy kolejne po lewej stronie pomieszczenie. Bardzo duże pomieszczenie, co jest ciekawe. Uprzedzamy, jeżeli ktoś chce tutaj łazić, to niech uważa, bo tutaj są... Dziury. Skaleczenie się. A tym bardziej tutaj są już różne potłuczone elementy, więc jest bardzo duże ryzyko skaleczenia się. Więc nie daj Boże, by ktoś się na takie coś... Jeżeli ktoś nie jest odpowiednio przygotowany, to nie polecamy się tutaj wybiegać przez wzgląd na bardzo duże ryzyko uszczerbku na zdrowiu, a może nawet życiu. Ewentualnie przyjść z dużą apteczką. A co więcej, mamy tutaj nawet elementy, teraz tutaj, gdzie Maciek stoi, drewniane z zachowanego oryginalnego parkietu. I jak widzimy, był on montowany na smole. Tak, był montowany na smole. Ja jestem właśnie w tej części parkietu, która była zniszczona, wyrwana. Wyrwane elementy, właśnie te drewniane, także zachowały się jedynie elementy smoły. Teraz jesteśmy już na tej części drewnianej zachowanej. Kolejne zachowane elementy prawdopodobnie. Albo wtyków. Najprawdopodobniej to mogły być gniazdka elektroniczne, elektryczne albo wtyki. Prawdopodobnie wtyki, sądząc po rozmiarach otworu. Po rozmiarach otworu, więc można uznać, że to były elementy po prostu gniazdek. Ewentualnie był tu jakiś agregat albo pokój transmisyjny. Gagal Bunny, czyli tutaj się fani Popka się ujawnili. Ale widzimy, że jest jednak różnorodność gustów muzycznych, bo tutaj widzimy Zona. Teraz wrócę do tej poprzedniej myśli. Tutaj widzimy, że tutaj ujawniają się fani Popka i Gangu Albanii. A w poprzednim bunkrze widzieliśmy, czy nawet jeszcze poprzednim, tym pierwszym z tych trzech, które teraz właśnie eksplorujemy, bunkier, w którym ktoś narysował Dev, więc może jacyś fani amerykańskiego zespołu thrash metalowego Dev. Wolność kocha i rozumie. Może jacyś fani tutaj z kolei zespołu, może jacyś fani zespołu Chłopcy z Placu Broni, tego słynnego utworu Kocham Wolność, czyli Wolność kocham i rozumiem. Pozdrawiamy też fanów nieistniejącego już zespołu Chłopcy z Placu Broni. Pozdrawiamy fanów wszystkich zespołów, o których teraz tutaj wspominamy w nagraniach. Bo tutaj jest tego bardzo dużo. Opowiedzmy teraz coś, Maciek, o tym pomieszczeniu. Mi się wydaje, że to może być pomieszczenie magazynowe ze względu na powierzchnię. Praktycznie takie samo jak poprzednie. Tutaj też widzimy oczywiście resztki zachowanego parkietu. Tak. Tutaj możemy zobaczyć właśnie bardzo dużo zerwanych właśnie desek z oryginalnej części parkietu, więc no! Klasyka w każdym tego typu pomieszczeniu, klasyka właśnie... No. Jak nie ma oryginalnie zachowanych właśnie w deskach tych pomieszczeń, to zawsze będą po prostu te pomieszczenia zachowane, przynajmniej w tej części zerwanej, które mogą składać się składowo ze smoły. Jeżeli chodziło o montaż tych parkietów. O proszę. Znajdujemy elementy jakiejś grupy eksploratorskiej.
Czyli pewnie jakiś element jest zachowany po prostu latarki, bez... Zniszczona latarka. Zniszczona latarka po prostu. Bez żarówki, bez baterii, bez elementu. Czyli bezużyteczna praktycznie. Ktoś próbował przed nami tutaj poeksplorować ten trzeci bunkier, próbował ale... Próbował eksplorować, ale czy mu to wyszło, nigdy się nie dowiemy. Nigdy się nie dowiemy. I oby... Tak jak nigdy się nie dowiemy wielu pewnych rzeczy, niuansów, ciekawostek z najnowszej historii. Kolejne. Jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu. Powtarza się to pomieszczenie, także nic nowego specjalnie. Prawdopodobnie kolejna hala magazynowa, co wskazuje, na co wskazuje rozmiar. Rozmiar wskazuje na to, że to może być hala magazynowa. Znowu zniszczone. Zniszczone elementy pakietu. Czyli klasyka klasyków. Klasyka gatunku. Nihil novi. Jak to mawiał król Aleksander Jagiellończyk na początku XVI wieku, uchwalając tą konstytucję, która się zaczynała słowami nihil novi, czyli nic nowego po prostu. Przekładając na łopatologiczny język polski. Ale teraz mamy tutaj dwa pomieszczenia, właśnie coś nowego. Ukochane, a jakże sracze. Czyli sracze mamy, szanowni państwo, i to aż trzy. I jeszcze mamy świadectwo. Świadectwo tutaj współczesne. Widać, że ludzie. I jeszcze mamy, co ciekawe, zachowane drzwi. Najważniejszy element. Oryginalne zachowane drzwi bez zamka, bez klamki, ale zachowane. Więc jako źródło historyczne z zakresu archeologii, archiwaliów historycznych i tak dalej. I tak oto natrafiamy na wojskowy przedmiot. Na szczotkę! O, mamy metkę. Zakłady meblarskie, spółdzielnia pracy. Zakład produkcyjny numer 3 w Niemcach koło Lublina. Wartościowe źródło historyczne teraz odkryliśmy, nie powiemy, szanowni państwo. I oto kolejny. Ciekawe, czy tutaj coś odkryjemy. Ale tak, chyba nie, skoro to są sracze kolejne. Oprócz oryginalnego podpisu WC. I tutaj jak... W tym pomieszczeniu, w którym teraz ja jestem i w tym pomieszczeniu, który, przed którym teraz jest Maciek, no to mamy kolejny raz zachowane oryginalne drzwi. Oryginalne resztki straczy. Ale pytanie, czy jest tylko on? O proszę, mamy oryginalną zawieszkę na sraj taśmę. Będącą po wewnętrznej stronie drzwi. Takich zawieszek używa się do dziś, więc to w sumie żadna nowość. Zależnie od miejsca, pomieszczenia, budynku i okoliczności. Dokładnie. Najgorsze, że tu jest... Szanowni Państwo... Tutaj jesteśmy... Tutaj jesteśmy przed drugą... To będzie... Przepraszam. To jest wejście od drugiej strony, a nawet także wyjście. Do bunkra i z bunkra. Tutaj przede mną jest... No właśnie... Trzeba uważać. To spore zapadlisko. Bardzo duże. Nie polecam, jeżeli ktoś nie jest przygotowany. Resztki starego wapna, betonu. Wapno, beton? Co dwie, co to? Zobaczymy. I kolejne. Jedziemy. Na kolejne pomieszczenia. Nie wzywaj Jezusa. Co tam masz? Ciężko powiedzieć w ogóle, co to jest. Wygląda, jak sami widzimy, katastrofalnie. Co tu dużo mówić, nie wiadomo w ogóle co to jest. Nie wiadomo do czego to służyło. Jedyne co pozostało to jakieś metalowe elementy puszek energetycznych. Może to coś miało wspólnego z energetyką. Może rozdzielnia prądu na okoliczni, możliwe. Na całe pomieszczenia. Polecamy uważać na nogi. Do oglądania. Tutaj. Rozwalone w drobny pył. Ogrzewane, zniszczone, w ogóle strach się bać. Ale między innymi jest jeszcze oryginalna wycieraczka. Mamy wycieraczkę oryginalną. Co już jest ciekawe. Kolejne ciekawe źródło historyczne z zakresu archiwaliów na miejscu, które można by wyeksplorować i zbadać. No i tak oto się kończy bunkier, bo nic więcej tu nie ma. I tak się tutaj oto kończy ten trzeci bunkier, który dzisiaj eksplorujemy dla szanownych państwa, który ma
numer boczny 2. No właśnie. Ale polecam tutaj przy tym drugim wyjściu uważać. Hopsia! Raz, wracamy dwa. Tamtędy. Tak. Z uwagi na dość ciężkie warunki terenowe radzimy wracać poprzednim wejściem. Tak. I najlepiej iść nie środkiem, tylko dołem. Bo jak widzimy, ktoś albo faktycznie się... Albo są to ślady zwykłej farby. Mamy taką nadzieję. Albo są to ślady krwi. Choć na krew to nie wygląda, więc nie będziemy tutaj siać przerażenia u ludzi. Gdyby to była krew, to może by na przykład mogło to świadczyć o tym, nie daj Boże, że ten bunkier mógłby być używany na przykład przez satanistów jako jakieś miejsce na potencjalne odprawianie tak zwanych czarnych mszy. Bo takie rzeczy też w takich opuszczonych miejscach mogą się zdarzyć. I wracamy do cywilizacji leśnej. Trzeci bunkier za nami. Teraz szukamy czwartego.